Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jak obiecałem, będziemy dzisiaj uczestniczyć w wyścigach. Jedziemy teraz na nieodkrytą pokazówkę. Zobaczymy, o co tam chodzi. Jadę w moim Mustangu. Jak ten Mustang się nazywa? Ford Mustang GT350R. R to oznacza chyba, że ma na pewno tył. Ej, ja lubię się tak z wami droczyć. Tak przekręcać nazwy samochodu. Powinienem jeszcze powiedzieć, że Mustang ma napęd na przód. Ach, potem czytać te komentarze pochlebne na mój temat. Dziękuję, dziękuję. Zawsze mogę na was liczyć. Dobrze, jedziemy do celu. Zobaczymy, co będzie trzeba tam zrobić. Moi drodzy, na pewno wszyscy się wkurzają z tym, że ciężko jest odrobić Forza na pecetach. Ale wasz Lucek sobie z tym poradził i można grać. Tak jest. Zobaczymy, co to za pokazówka. Jedną pokazówkę już zrobiłem, ale wam już pokazywałem ją w ramach grania w betę. Nie w betę, tylko w demo. Wszystko jedno. Okej. 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 Pyk. Zrobiony skok. Jeszcze żyjesz. No okej. Więc tak, widzicie, że, czy raczej słyszycie, że nie mamy tutaj polskiego dubbingu. Stety, niestety. Niektórzy mogą mu polewać. Ja tak nie do końca, chociaż fajnie, bo już tam po polsku mówili coś, no nie? Jest Corvette ZR1, o, C6, ale ona jest piękna, uwielbiam C6. Dobrze, skonfiguruj zawody. Okej. Muscle. No tutaj dużo opcji nie mamy na razie. Musimy wybierać to, co nam gra przyszykowała, bo to nie jest chyba mój samochód, tylko taki pożyczony. Słuchajcie, pierwszy wyścig w Forzie Horizon w wykonaniu Lucka. Forza Horizon 3, wykonanie Lucka. Czas zacząć. Wyścig pokazowy. Czyk. No i proszę bardzo, w końcu mam dostęp do tuningu. Opony. Co mi tam brakowało? Oczywiście pierwsze, co robi Lucek, obniża ciśnienie w tylnych oponach. Cyk. Skrzynia biegów. No tu nie mogę nic porobić, bo zobaczcie, ten samochód jest zupełnie stokowy. Nie ma możliwości przerobienia tu czegokolwiek. Poziom trudności sobie mogę wybrać. Duże umiejętności, poziom drivatarów wybrałem. Tak sobie zrobiłem. Poziom trudności gry użytkownika. No właśnie, tu sobie dostosowałem tylko te duże umiejętności i zobaczymy, czy będą, jak będą sobie radzić. Widzimy tutaj pozycje startowe. O, ja jestem na tej pozycji. A moment, to jest klasa S1. 820 punktów mam. To dość dużo. Mamy jakieś opcje. Obraz wyświetlony. No, wyświetlaczem. Cyk, 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 cyk. To sobie patrzyliśmy już też w demku, więc... To co? Idziemy na ten wyścig w końcu, no. Wiem, że czekacie. Jest. Wow, fajne rozpoczęcie. Widzę, że mamy tutaj trzy okrążenia do zrobienia. Okej. No i... Kurde, ale wiecie co? Powiem wam jedną rzecz. Grając tak na konsoli, przesiadając się na peceta... Patrzcie, jak mi zepchnął gnojek. Przesiadając się na peceta, muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że jeśli mamy 60 FPS-ów, ja mam wrażenie, że ta gra toczy się w przyspieszonym tempie. Tego tak nie widać, jeśli się gra na przykład dłużej przy 30 FPS-ach, to nasze oko się przyzwyczaja do tych 30 FPS-ów i już później no nie widzimy tego, nie? Że gramy jakoś tam wolniej, ale jeśli się przesiadamy na pecety na 60 FPS-ów, to jest taka różnica, takie przyspieszenie. To nie chodzi o to, że ta prędkość, że bardziej odczuwamy tą prędkość, tylko jest takie przyspieszenie gry, wiecie? Jakbyście grali na speedhacku, czy coś takiego. Okej. Pchamy i... deszcz. Deszcz z kokpitu, jesteście ciekawi, jak wygląda? Wygląda tak. Jest ślisko, to nie najlepiej dla mojego Mustanga. Okej. Dobra, jednak wolę kamerę z oddali. Wow! Ślisko jest strasznie, cofniemy sobie troszeczkę.
Jeszcze kawałek. Ta grafika wygląda fajnie. Muszę wam przyznać, że na wyścigu, jak już ten teren jest w całości doczytany... Oj, tak, mam 45 FPS-ów, ale w ogóle tego nie odczułem. Podejrzewam, że gdybym wyłączył ten licznik FPS-ów, to bym w ogóle się nawet nie przejmował, że coś mi tam spada, czy się nie doczytuje. Ekran mam w deszczu! No nie, monitor mi się popsuje. Okej. Okay. Jestem na piątej pozycji, ale patrzcie, idzie ich nawet dogonić na tym poziomie trudności. Tych poziomów trudności jest tutaj znacznie więcej, znacznie wyższy mógłbym sobie wybrać, gdybym tylko chciał. Tylko, że chcę wam pokazać, jak wygrywam, po prostu. A nie! Jak to tak, że Lucek zaczyna grać w Fordze i przegrywa? Nie, nie, nie ma mowy. Dobra. Na ostatnim krążeniu już jestem na przedzie. Fajnie wyglądają warunki pogodowe. Ponoć mają się właśnie dynamicznie zmieniać. A ciekawe, czy mamy tutaj też tryb dnia i nocy. Czy jeździmy tylko w dzień? Bo jak do tej pory jeździłem właśnie tylko w dzień. Staram się tak mniej więcej trzymać asfaltu. Staram się zaprzyjaźnić z tym samochodem. ABS, kontrolę trakcji, to wszystko mam wyłączone. Samochód znajduje się w klasie S1, więc prawdopodobnie jest to dość wysoko. Okej. Okay. No, ledwo co wyhamowałem, naprawdę jest bardzo ślisko. I te samochody przeciwników właśnie chyba na tej śliskiej nawierzchni zaczęły jakoś wolniej jeździć. Nie wiem, i zaczęło się łatwiej jeździć, łatwiej wyprzedzać. Spróbujmy tutaj podliftować. Okej. No i co, pierwsze miejsce, udało się. No okej. Kontynuujemy. Cyk, jakieś osiągnięcie odblokowane. Dostałem parę kredytów. Pierwsze kredyty zarobione w Fordzie Horizon 3. Tak jest. Boss, we're very nearly at fan capacity. Just a few more and I can roll out the next stage of festival plans. Get you some new toys to play with. Czyli tak, tutaj zdobywamy kibiców. Jeśli zdobędziemy odpowiednią ilość, to możemy rozbudować nasz festiwal. O. You can call me Anna. Anna. Ona jeszcze nie wie, ale ja już ją wyłączyłem. To jest dobre, bo możemy sobie właśnie szybko włączyć tą nawigację do na przykład najszybszego wyścigu, najbliższego wyścigu. Po prostu klikamy sobie na padzie w dół i... do tablicy premiowej, to nie. Ale bierzemy sobie na przykład najbliższą trasę do wyścigu, miejsce pokazu, coś tam, coś tam. No to weźmy sobie na przykład wyścig. I już mamy trasę wyznaczoną, nie musimy otwierać mapki. Okej, to jest najbliższy wyścig. Super! To jednak chyba otworzę mapkę. Nie no, bo tutaj chyba nie mam jeszcze wyścigów odblokowanych. Fajne jest natomiast to w tej Fordzie, że nie ma takich sztucznych ścian, wiecie, w niektórych miejscach. To znaczy, możemy na przykład przeskoczyć z klifu na plażę, zauważyłem. Spróbujmy pojechać trochę na przełaj, pokażę wam mniej więcej, o co chodzi. W Fordzie Horizon 1 mieliśmy straszne ograniczenia. Jeździliśmy praktycznie cały czas w tunelu, po takiej zamkniętej drodze. Natomiast tutaj, no, w Fordzie Horizon 2 mieliśmy już więcej tej przestrzeni, ale niekiedy były też takie dziwne miejsca, gdzie można było nie przejechać. A tutaj, zobaczcie, pyk, nie? Możemy sobie skoczyć z klifu i nikt nas w tym nie zatrzyma, nie przeszkodzi. Możemy sobie skoczyć trochę do wody, pojeździć w wodzie, nie ma problemu. Tak więc spoko. Tu mamy coś. Pyk. Wyścig pokazowy. Aha, dobra. Mamy. No i Modern Muscle. Startujemy. Trasa z widokiem na ocean. Ocean View, tak zwana. W Need for Speed World była trasa Ocean View. Okej, dobra, lecimy. Na razie poziom trudności zostawiam taki, jaki jest.
Trzeba przyznać, że w tym samochodzie cockpit, w ogóle w Fordzie, chyba wszystkich nawet, nie grałem tam w te motosporty. Muszę przyznać, że te kokpity są fajnie wykonane, naprawdę. Oni mają jakąś bazę kokpitu, wiecie, zrobioną już wcześniej. Po prostu kopiłem z Forza na Forza. Ja, mi to pasuje, bo naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, czy względem dwójki w tej grze jakoś zostały poprawione. Powiem wam, że nie ma jakoś specjalnie potrzeby, bo w dwójce i tak były bardzo ładne. Okej. Okay. W końcu 60 FPS-ów! Wyjechałem z takiego terenu, gdzie tam gra laguje. To mogę się cieszyć pełną płynnością gry na PC-tach, yeah! Okej, driftujemy. O, tu jest piasek. Whee! To był dopiero kiss the wall! Nikt takiego nie zrobił. No dobra, jestem na pierwszej pozycji, ja myślę, że możemy powoli spróbować. Ale fajnie wygląda teraz ten samochód w takim... To już jest noc? Taki zmrok się robi, prawda? Super! Ej, naprawdę to robi wrażenie. Kurde, no. Wow. Wygląda to naprawdę nieźle. Te odbicia na aucie, ogień z rur wydechowych od czasu do czasu i te tylne światła. Świetnie to wygląda. No i ta szóstka, która mnie dobija, no. Ja nie wiem, ten samochód... Ojej. No tak jakbyś miał płomień świeczki, który by się fajnie palił, tlił. I miałbyś tą świeczkę w słoiku i nagle przydusi ją zakrętką i patrzył, co się z nią dzieje. No tak jest właśnie z tym Mustangiem na szóstym biegu. Dajcie spokój. Dobra, pierwsze miejsce. Myślę, że czas zwiększyć poziom trudności, bo idzie nam za łatwo. Co myślicie, ludzki? Ale pięknie ten wyścig wyglądał, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Okej. Okay. Dobrze. My tak naprawdę, coś tak czuję, że przechodzimy swego rodzaju samouczek. Dopiero później zdobędziemy swój taki pierwszy samochód, który kupimy. I później będziemy się bawić tak naprawdę już na 100%. Maserati... Jakiś Q4 możemy wygrać. Oj, samochód, no Fiat był jakiś tam. Ale 25 tysięcy kredytów to też jest całkiem nieźle z tego Winspina. To jest już taka wyższa troszeczkę nagroda. No i zrobił się dzień, a ja jeszcze chciałem w nocy pojeździć sobie trochę, no. Dobra, posłuchajcie troszeczkę dźwięków tego Mustanga. Okej. Okay. Wystarczy wam. Ojeju. Świetnie się w to gra. Jak już wam powiem, że mi trochę te emocje od tego uruchomienia tej gry przeszły. Działa teraz bardzo w porządku, nic się specjalnie nie tnie, nie ma większych problemów. A, dupa, nie jadę po drodze. Jedźmy już na przełaj, dammit. Tak więc teraz mogę się już chyba cieszyć rozgrywką, bez większych problemów. Mam nadzieję, że nic się nie straszuje. Oby. Jedźmy do celu. Teraz chyba musimy jechać do centrum Horizon, zdaje się. A, dobra, to jedźmy już na przełaj. Ojeju! Okej. Trochę to było dziwne. A cofniemy sobie? Możemy cofnąć. Jest! Teraz takie zdjęcie powinienem zrobić. Wyświetl powtórkę. A dobra, moment, to cofnij trochę od początku. Okej, okay, dobra, teraz możemy zrobić sobie zdjęcie. Wykonaj zdjęcie. To będzie moje pierwsze zdjęcie, ale świetne. A nie, moment, anuluj, pyk. Teraz przydałoby się... O, właśnie. Okej. Okay. Jest, to jest moja suka! W ogóle nie wzruszona, dla niej to normalka, ona ze mną już jeździ od wielu lat, to wiecie. Dla niej to normalka, że takie akcje się dzieją na porządku dziennym praktycznie. Nie wiem, jakieś takie... O! Świetnie! Świetnie, Lucek! Perfekcyjnie! Oje!
Fantastycznie, tak. I to z dupy nagle taki samochód. Wygląda jakby stał na czymś. Cyk. Okej. Okay. Mamy zdjęcie. Niech się zapisze w moich Windowsach, Cloudach, gdzieś tam wszędzie. Forza. Nikt nie nazwał tak pliku graficznego jak ja, typu Forza Extra. Udostępnij. Niech cały świat ogląda. Widziałem, że zasypaliście mnie zaproszeniami na tym, na Windowsie. Tak, wychodzimy z trybu zdjęć, bo my musimy tu jeździć. Idziemy prosto do centrum Horizon. I będziemy tam się ścigać, albo już zaczniemy nasze mistrzostwa. Bo teraz to my jesteśmy organizatorem tych całych mistrzostw, a nie jakiś tam ziomek, który mówi nam, co mamy robić. Nie, nie, nie. Teraz to my zbieramy fanów i my organizujemy wyścigi i my ustalamy, jak one mają wyglądać. Dobieramy ziomków do ekipy, wybieramy radiostacje, które mają nam grać. Tak jest. Ja wybrałem sobie takie elektroniczne, elektroniczną muzykę. Bass Arena i chyba Pulse. No dobra, tak wygląda Centrum Horizon. Zobaczymy, co my tu możemy zrobić. Rozbuduj. Jak to wygląda, to rozbudowanie? Trochę ekonomii, nie? O, okej. Poziom drugi. Okej. Tu mamy rozbudowany festiwal. Teraz może przyjść więcej fanów. A ja? No, salon samochodowy. To jest to, na co czekaliśmy. Okej. I co mamy tutaj? Mamy BMW, mamy Jeepa, mamy Lamborghini, ale słuchajcie, ja nie chcę SUV-a. Ile mam kasy? Aha, dobra, tego mogę wziąć za darmo, bo jest jakaś wyprzedaż. Ej. No to trochę tak mało. Posortujemy. Nie, żartuję. Weźmiemy Lamborghini. Urus, troszeczkę taki Urus. To jest jeszcze Jeep Grand Cherokee, Grip Grand Cherokee, chciałem powiedzieć. BMW. Ojej. Range Rover Supercharged. Nie widziałem może wersji Supercharged, ale widziałem Range Rovera trochę starszego w akcji. Nawet na cztery koła. Taki dźwięk, że to łeb urywa. Ale wezmę Lamborghini. Okej, już są jakieś projekty stworzone przez graczy. Serio? Some of the stuff these guys produce should be in a gallery. You can check out what paint jobs people have done here and choose one for your car. Nice. Już ktoś... Dobra, ten mi się najbardziej podoba. Bierzemy ten projekt. Później będzie można go ocenić, jeśli dłużej w nim pojeżdżę. Tak, bierzemy. Możemy sobie to malowanie zaakceptować, możemy też wybrać jakiś tam inny kolor. Nie ma problemu. Może troszeczkę się pobawimy tym samochodem. Zobaczymy, jak nim się jeździ. W sumie jest to pierwsza gra wyścigowa, gdzie będę jechał właśnie tym Lambosem. No okej. Okay. Oh, okej. Okay. Moi drodzy, czy my możemy tuningować ten samochód wizualnie? Czy Need for Speed 2015 ma się czego bać? Damn, możemy zajrzeć do środka, do tego statku kosmicznego. O, możemy usiąść do tyłu. Słuchajcie, ja tu zostaję w tej grze. Okej. Okay. Nice. Mamy Forza Vista tak zwany. Wiecie, co to Forza Vista? Okej, okay, możemy chyba zmienić fel. Man. Zobaczmy. Tak. Możemy sobie obniżyć zawieszenie troszeczkę. Mamy napęd AWD już. O. I samochód możemy mieć w klasie S1. Aha, więc tak wygląda tutaj tuning. Musimy chyba kliknąć na konkretną rzecz. Słuchajcie, ciężko się operuje w tym menu troszeczkę. Możemy zmienić sobie felgi, ale te lamborghiniowe są fajne. Nie chcę jakoś zmieniać. Zobaczymy, jakie tu jeszcze opcje mamy. Czy mamy możliwość modyfikacji karoserii? Jakkolwiek. Myślę, że ciężko będzie. Zobaczmy.
Tak, mamy coś tutaj ze zderzakiem. No, tak myślałem, że nie będzie tak super. A, możemy troszeczkę ogólnie samochód ulepszyć, nie? Aha, tu się włącza po prostu światła. Czy coś jeszcze tu możemy zrobić? W sumie ja mam myszkę! Myszką... Mogę sobie tutaj ten... Nie, dobra, wolę jednak pada, słuchajcie. O, spoiler otworzyłem. Damn, nice. Nie, myszką jest dziwnie. Co tu mamy? Spoiler możemy jakiś wymienić? Czy ogólnie, no, na pewno. Przestań. Gdzie taki spoiler? No, dobra, to fajnie. To sobie zrobiliśmy, ale jak tutaj osiągi zwiększyć jego? A co my tu, aha, tutaj tablica. To wiemy, jak tam opony wymienić, tak? Tu mamy jakiś tunik, to już patrzyliśmy, ale gdzie osiągi? W którym miejscu? To jest fajnie teraz połączone z Forza Vista, no nie? Ja myślę, że nie wszystkie samochody będą miały możliwość tego tuningu wizualnego. Nie wiem, czy w ogóle którekolwiek będą miały taki, wiecie, to dopiero później w trakcie gry wyjdzie. Dlatego oglądajcie, oglądajcie. Aj. No, tutaj niewiele mamy opcji w tym samochodzie. No co, chociaż ten tunik jakiś tam lekki zrobimy. Jeśli chodzi o opony, możemy dać sobie jakieś lepsze. To oczywiście klasa też nam się zwiększa. Zróbmy może sobie samochód w klasie S1. Obniżymy go troszeczkę. Chociaż jest to SUV, napęd AWD, więc teoretycznie powinniśmy. Całkowity koszt. Mam kredytów? Mam trochę kredytów. No to powinno wystarczyć. No tak, tylko zwiększamy sobie trakcję. A co z mocą? Gdzie moc zwiększamy? Czy tutaj trzeba to robić, czy można to robić gdzieś indziej? Nie mam pojęcia właśnie. To jest wszystko, wiecie, dla mnie nowe tutaj. Czy trzeba wejść do samochodu? I tu gdzieś tuningować? Jest! Klakson! Oh man! Możemy zmienić klakson. Oh my god, możemy dawać customowe klaksony. Efekty dźwiękowe, tu jeszcze nic nie odblokowałem. Nie mogę nawet ich sprawdzić, wiecie? Ale muzyczne klaksony są świetne. Tu jeszcze coś jest. Aha, dobra. No okej. Co my tu jeszcze mamy? Tu nic chyba nie mogę zmienić, ale nie, moment. Mogę tutaj, tylko tu trzeba tak dziwnie nacelować, okej? Wow. No dobra. A tu co mamy? Tam wyżej. To po prostu chyba nie będziemy jechać, tak? No chyba tak. Chyba w drogę czas. I know the paint's not dry on our Byron expansion yet, but we could really bring Horizon to more fans if we open a second festival location. Okay. Meanwhile, I've just got the latest reports from our scout crews, all marked on your map. No rest for the wicked. To co? Lecimy na ściganko. Dobra, musimy wyznaczyć trasę. Musimy jeszcze robić wszystko według tych wskazówek, żebyśmy umieli w to grać w ogóle. Jezu, jakie to jest szerokie. Dobrze. Jak właśnie, no, trochę tam tuningowaliśmy. Ja to sobie jeszcze popatrzę, jak to dokładnie się robi tam na następny odcinek. Wyjedźmy stąd, posłuchajmy tego bydlaka. Ujej. Trochę go stuningowaliśmy, prawda? Jest obniżony. Wow! Jest szybki, to wam muszę powiedzieć. Naprawdę jest szybki. Tu już mamy napęd AWD, więc nie podriftujemy. To jest chyba mój pierwszy samochód, co? Chociaż dostałem go jakby za darmo, bo producent chyba nie przewidział, że już sobie zarobi Lucek jakąś tam kasę. Ej, co my tu mamy? Okej? Okay. Będziemy chyba jechać w buggy. If this was your last day on Earth, imagine what you drive and what you do in it. Then, take the car I've left for you and do it.
No okej. Ja już chyba to jechałem, jak grałem w demko. Start. Dobra. O. W tym wyścigu chodzi o to, żeby nie przejmować się specjalnie... Dokładnie, otoczeniem. Żeby jechać bardziej na przełaj. Ja za pierwszym razem jechałem cały czas drogą, nawet mostem, tak? A tu można sobie jechać jak nam się tylko podoba. No nie ma specjalnych checkpointów wyznaczonych, które musimy przejechać. Po prostu jedziemy, jak nam się podoba. Ojej, no dobra, a niektóre drzewa są niezniszczalne. To mnie też troszeczkę poirytowało w demku, że jadę przez jedno drzewo, myślę, a dobra, tego się nie da rozwalić. Patrzę, da się rozwalić, wow, niesamowite. Jadę przez troszeczkę cieńsze, no tego już się nie da. Cholera, i stoję. Nie, patrzcie, tak trzeba wiedzieć mniej więcej, które drzewa można przywalić. Okej, po wodzie można jeździć, w górę rzeki. Oczywiście nie jest to najszybszy sposób jazdy. Okej, to drzewo, tego drzewa nie można rozwalić, niestety. Ta woda wyglądała trochę dziwnie, nie uważacie? Taka teksturka jakaś niewykończona. Nieładnie, nieładnie, naprawdę nieładnie. Nie? Może nie wiem, ja mam za słaby komputer i ta gra słabo na moim komputerze wygląda. Ale nie, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ja bym wolał, żeby tutaj cały czas był taki wieczór, wiecie. Mamy jesień, pierwsze dni jesieni mamy teraz. Możecie się rozkoszować najpiękniejszymi wieczorami w roku. Jesień to jest naprawdę piękna pora roku, którą każdy powinien podziwiać. Szczególnie teraz, kiedy jeszcze te wieczory są gdzieś tak koło godziny 18, zachody, tak? 19, 18. Wow, naprawdę jest na co popatrzeć. I w Fordzie można się wczuć w ten klimat. To jest super. Pyk. Idziemy dalej. Musimy to ukończyć. Musimy ukończyć to w mniej jak 4 minuty. Myślicie, że dam radę? Jak na ludzkie umiejętności? Wow, drzewo. Właśnie, a propos ludzkich umiejętności. Tak to wygląda. Aha, okej, okay, tu jest droga. Spoko. Ja myślałem, że nas tak trasa prowadzi. Na przełaj troszeczkę. Rzuca. Mimo, że to jest poziom normalny. Jeszcze trochę mi zajmie czasu, zanim się przyzwyczaję do tego wszystkiego. Ale okej, okay, patrzcie, tutaj mamy takie serpentynki. Ja myślę, że mogę to przejechać na przełaj. Co wy na to? Pyk. A! Okej, okay, to drzewo można było rozwalić, a jakiegoś tam dużo cieńszego już nie. To dziwne. Tutaj nawigacja nam dużo nie pomoże. Chciałem włączyć tą Anę. O, okej, to się udało rozwalić. Nie wiem, które to można rozwalić, a które nie. Grunt, że tam chciun, zmieszczę się w czasie i będzie okej. Okay. Cyk. No i na miejscu. Okej. Okay. 6 tysięcy kredytów to nie najlepiej. Ale niedługo kolejny Wheelspin, może wylosujemy jakąś pierwszą furę. Byłoby bardzo fajnie. Nie natknąłem się tu jeszcze na żadne zwierzęta. W jeździe dowolnej. No ciekawe, czy jakieś są. Jak myślicie? Może gdzieś tam na nagraniu spotkaliście. Ej, co ten list tam chyba był wtopiony w ziemię. Okej, okay, jakieś małe lagi. Ale już jest chyba okej. Okay. Zobaczmy, kogoś mi tutaj... A, ja muszę go znaleźć najpierw. Ciekawe, czy tu będą ukryte samochody, jak myślicie? Będą jakieś ukryte do szukania? Byłoby super. No nic, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Piszcie oczywiście, co chcecie, abym zrobił w Fordzie Horizon 3, co wam pokazał. Ja oczywiście się dostosuję i jeśli będę chciał coś takiego pokazać, bo oczywiście nie spełnię wszystkich tam oczekiwań, bez przesady. Nie mogę wszystkich dogonić, no ale jeśli macie jakieś fajne pomysły, to oczywiście piszcie w komentarzach. No ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do zobaczenia następnym razem. Hej!